Policja zatrzymała 43-letniego Rafała O., który jest podejrzany o zamordowanie dwóch kobiet, 48-letniej córki i 70-letniej matki. Mężczyzna przyznał się do winy. Do zbrodni doszło w nocy z 7 na 8 sierpnia w Gruszewni koło Częstochowy. Zwłoki kobiet 9 sierpnia znalazł członek rodziny, który zadzwonił na policję. W toku śledztwa prokurator przedstawił 42-letniemu Rafałowi O. zarzuty dokonania zabójstwa dwóch kobiet, których się dopuścił w nocy z 7 na 8 sierpnia na skutek zadania pokrzywdzonym licznych ciosów nożem. Przy czym zabójstwo 48-letniej kobiety było połączone ze zgwałceniem. Przesłuchany przez prokuratora Rafał O. przyznał się do popełnienia tych zbrodni. W złożonych wyjaśnieniach nie odnosi się jednak do motywów swojego zachowania, zasłaniając się niepamięcią spowodowaną stanem nietrzeźwości. Po zamordowaniu kobiet Rafał O. wyjechał do pracy do Niemiec. Został zatrzymany po powrocie. Mężczyzna był sąsiadem ofiar.